Bracia i siostry, przebywamy w obecności największej miłości. To nie jest symbol, to nie jest pusty gest. To jest miłość, która podtrzymuje ten świat. Jest takie mało znane wydarzenie z życia sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego. Czasy powstania warszawskiego, 44 rok. Zapisuje takie słowa. Po obstrzale chodziłem po lesie, żeby sprawdzić, czy gdzieś nie pozostali ranni. Walki trwały 63 dni. Było już wiadomo, że powstanie upadnie, że żadna z wielkich armii nie przyjdzie walczącym z pomocą. Któregoś dnia, chodząc po lesie, znalazłem niemal całkowicie spaloną kartkę, którą wiatr przywiał z płonącej Warszawy. Ta kartka to był jej testament i apel do Polski, do Kościoła, do świata. Na tej kartce tylko dwa słowa. Będziesz miłował. Skoro Pan Bóg przysłał mi te słowa w czasie chyba najtrudniejszym, w czasie wojny, z pewnością chciał, abym żył nimi także w czasach, które nadeszły, gdy wojna się skończyła. Bracia i siostry, to jest ten testament, który Pan Bóg kieruje także do nas. Będziesz miłował. W każdym momencie i w każdej chwili. Wiele lat później, już jako kardynał Warszawy, prowadząc rekolekcje wielkopostne w 60 roku, pokazał nam źródło tej miłości, skąd my tę miłość możemy czerpać. Mówił tak, każda msza święta jest ofiarowaniem się Chrystusa, ale i w każdej i ja się ofiaruję. Ponieważ nie ma ofiary bez ognia, bez miłości, dlatego oddaję się miłości. Połączenie się moje z Bogiem Ojcem w ofierze przez Chrystusa jest ofiarą miłości. A zatem mamy odkryć, mamy zrozumieć, że przychodzimy na Eucharystię także po to, aby czerpać ze źródła miłości. Tak pięknie o tym źródle mówi papież Benedykt XVI w dokumencie Sacramentum Caritatis. Mówi tak, sakrament miłości, Najświętsza Eucharystia jest darem, jaki Jezus czyni z samego siebie, objawiając nam nieskończoną miłość wobec każdego człowieka. W tym przedziwnym sakramencie objawiła się miłość największa, ta, która przynagla, by życie swoje oddać za przyjaciół swoich. Istotnie Jezus do końca ich umiłował. Tymi słowami zapowiada ewangelista jego gest nieskończonej pokory. Jezus, zanim umarł na krzyżu za nas, przepasawszy się prześcieradłem, umył uczniom nogi. Tak też w sakramencie Eucharystii Jezus nadal miłuje nas do końca. Czerpiemy, przebywamy w obecności źródła miłości. Gdy nie wiemy, jak kochać, gdy nie wiemy, czy damy radę kochać, tym sakramentem przebicia, jak to mówił Jan Paweł II, jest sakrament Eucharystii. Pewnie już żeście nieraz słyszeli o takim wietnamskim biskupie, późniejszym kardynale Franciszku Van Thuanie. On przez 12 lat przebywał w komunistycznym więzieniu, z czego 9 lat w absolutnej izolacji. Przez 9 lat nie oglądał nikogo. Gdy się czyta jego wspomnienia, gdy się czyta jego pamiętniki, on pokazuje, że dla niego źródłem przeżycia, tego, że nie odszedł od zmysłów, była potajemnie sprawowana Eucharystia. Żeby móc przyjąć, będziesz miłował. Pisze, w samotności pustyni, w mrokach więzienia
skieruj się ku ołtarzom całego świata, na których Chrystus ofiarowuje się jako ofiara. Ofiaruj siebie. Mimo nieludzkich warunków panujących w więzieniu, on nie zaprzestał odprawiania najświętszej ofiary. To takie warunki, że za ołtarz służyło mu małe pudełeczko. Wino przemycone do więzienia jako lekarstwo na żołądek i wodę trzymał w swoich dłoniach podczas odprawiania mszy. A konsekrowane hostie okryte chusteczkami były później przedmiotem adoracji jego i współwięźniów, często pod osłoną nocy. Gdy już przebywał wśród innych, szedł do pryczy, gdzie przebywali katolicy, i tam w odosobnieniu, pod osłoną nocy, adorowali największą miłość świata. Przychodzimy tutaj, bo chcemy kochać. Przychodzimy tutaj, aby się wpatrywać, bo nieraz pytamy, czy da się kochać. Ale gdy myślimy o kardynale Wyszyńskim, gdy myślimy o kardynale Wantuanie, gdy przychodzą nam te mocne słowa papieża Franciszka z Wielkiego Postu z zeszłego roku, gdy na placu świętego Piotra sam postawił nam to pytanie, jak długo uważaliśmy, że w tym chorym świecie będziemy zdrowi. Gdy widzimy, że tyle trucizny, tyle zła dookoła, gdzie szukać ratunku? Gdzie szukać wyjścia? I z odpowiedzią przychodzi kardynał Raniero Cantalamessa, który w jednej ze swoich książek mówi tak. Jezus czyni to wszystko dzięki swojej funkcji serca, ciała mistycznego. Bo pyta nas kardynał, co bowiem sprawia serce w organizmie ludzkim? Do niego ze wszystkich części ciała spływa krew zepsuta, to znaczy zubożona o elementy życiowe i obciążona wszystkimi resztkami toksycznymi organizmu. Ta krew w płucach na skutek kontaktu z tlenem zostaje jakby spalona, odrodzona, wzbogacona. I mówi kardynał Raniero, to samo na płaszczyźnie duchowej, w Eucharystii, sprawia serce Kościoła, to znaczy Chrystus. Do Niego spływa w czasie każdej mszy świętej zepsuta krew całego świata. Do tego serca w komunii świętej wprowadzam mój grzech i wszelką moją nieczystość, by zostały zniszczone. Ono zaś oddaje mi krew czystą, swoją krew, która jest krwią baranka ofiarowanego, pełnego życia i świętości. A zatem odkryj, bracie i siostro, tutaj w Eucharystii, tutaj w adoracji, źródło życia, źródło miłości. Nieraz stawiamy sobie to pytanie, jak kochać? Czy miłość jest możliwa? Tak. Przynosimy to, co w nas wydaje się być śmiercią, to, co w nas wydaje się być przepaścią i zagubieniem. W Eucharystii dokonuje się jakby ta transfuzja. Odbierane jest to, co jest trucizną, to, co jest dramatem, to, co jest zagubieniem, a otrzymujemy Jego krew. Uwielbiajmy dobrego Boga, trwając w adoracji, wpatrując się w Tego, który nas kocha. Zobaczcie, że to nie jest przypadek, że w większości kościołów monstrancja jest w kształcie słońca. Potrzebujemy światła, potrzebujemy nadziei i miłości. I to się dokonuje. Dlatego trzeba nam wracać do naszych kościołów. To takie piękne, że w waszej świątyni jest adoracja. To takie piękne, że możemy się tutaj gromadzić na Eucharystii. Pamiętaj, to Jan Paweł II mówi, gdy ci się wydaje, że stoisz pod ścianą, gdy ci się wydaje, że się już nie da tej sytuacji rozwiązać, to sakramentem przełomu, sakramentem, który ci pokaże rozwiązanie, jest Eucharystia. Jak najczęściej, bracia i siostry, do Eucharystii, do miłości. Amen.